O tym, że gmina Murowana Goślina słynie z turystyki rowerowej, wiedzą wszyscy. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Murowana Goślina posiada długie tradycje biegowe. Dlatego grupa 6 osób związana z gminą Murowana Goślina postanowiła wziąć udział w długodystansowym biegu sztafetowym w Poznaniu, by promować swoją miejscowość. Sztafeta maratońska, w której wystartowaliśmy w niedzielę, to był nietypowy przejaw i możliwości promocji gminy Murowana Goślina. Murowana Goślina jest gminą aktywną, ale to nie tylko rowery i nasze szlaki rowerowe, nie tylko maratony, ale także zawody dla biegaczy. Goślińska ekipa występem w maratonie postanowiła wypromować imprezy biegowe odbywające się w Murowanej Goślinie. Półmaraton weteranów odbywający się już tutaj po raz 34, czy drugi bieg, który zapoczątkowaliśmy, Murowana Dycha, czy biegi na orientację w Rakowni. To także coś aktywnego, co dzieje się w Murowanej Goślinie, a ma przysporzyć także emocji naszym mieszkańcom. Poznańska sztafeta podzielona była na 6 etapów. Udział w goślińskiej drużynie wzięło 4 pracowników Urzędu Gminy: Ewa Grodzka, Daria Niemier, Piotr Hildebrand i Arkadiusz Bednarek oraz 2 mieszkańców gminy. Po pierwsze to Andrzej Ludzkowski, założyciel klubu biegacza Katorżnik Murowana Goślina i osoba, która promuje od kilku lat 12-godzinny bieg charytatywny, który w tym roku również we wrześniu odbędzie się w Murowanej Goślinie. Druga osoba to Krzysztof Stern, osoba na wózku inwalidzkim, która promuje tutaj przede wszystkim przydatność dróg, ścieżek rowerowych dla osób niepełnosprawnych, a przy okazji jest prezesem stowarzyszenia Jedna Chwila, które promuje także Murowaną Goślinę. Jednak nie tylko promocja goślińskich biegów była powodem udziału w poznańskiej sztafecie. Zostałem zaproszony przez Arka Bednarka do udziału. Tutaj głównym celem jakby była integracja jeszcze z osobami niepełnosprawnymi. Ja, tutaj Andrzej Ludzkowski też się pojawił. No to jest zresztą osoba, która jest dosyć znana tutaj w świecie sportu w Murowanej Goślinie. I myślę, to, że głównym celem jakby udziału w tej imprezie było nie to, żeby zdobyć jakieś punkty czy osiągnąć jakiś wielki sukces, ale po to, żeby pokazać, że potrafimy się integrować. Krzysztof Stern był jedyną osobą startującą na wózku w całym maratonie. Na całej imprezie byłem jedyną osobą, która jechała na wózku, ale czas był porównywalny do osób biegnących. Drugi mieszkaniec Murowanej Gośliny, który wziął udział w maratonie, to Andrzej Ludzkowski, który w ten sposób promował swój bieg. 20 września tego roku odbędzie się 4. edycja 12-godzinnego biegu charytatywnego, którego celem będzie pomóc Martynce stanąć na nóżki. Myślę, że uda się zebrać więcej funduszy niż w ubiegłym roku, przyciągnąć mnóstwo ludzi z naszego regionu, ale również z dalekich okolic. Myślę, może pobijemy rekord. Ostatnio byli z Łodzi, z Zielonej Góry, może ktoś przyjedzie z Lublina, z Kielc, z Krakowa. Zobaczymy. Pomimo iż każdy z zawodników miał do przebiegnięcia tylko część maratonu, to i tak nie było łatwo. No, biegło się dosyć ciężko, było bardzo, bardzo gorąco, ale myślę, że to właśnie na tym polega, że walka z własnymi słabościami, które można przezwyciężyć, daje potem upragniony efekt i zadowolenie. Na trasie zawodnikom pomagali kibice. Tak, było wielu kibiców, było nie tylko na mecie, ale wiesz, było też dużo osób w wielu miejscach ustawionych i to było miłe. Niektórzy, których w ogóle nie znałem, pozdrawiali. I to jest niesamowite, to zaraz mijało wszelkie zmęczenie. Pomimo zmęczenia, zawodnicy nie kryli zadowolenia z udziału w tej imprezie. To była wspaniała inicjatywa dla wspólnej zabawy i przede wszystkim forma biegu, jaką była sztafeta. Jest to zupełnie inny rodzaj rywalizacji. Liczy się wspólna zabawa, a jakby nie tylko wynik.